So I try to be patient. Cześć kochani, witajcie na naszym kanale, ja jestem Asia Joanne Desiden i dzisiaj sobie pomyślałam, że skoro jesień zbliża się już wielkimi krokami i można ją w końcu poczuć za oknem, robi się coraz chłodniej, trzeba ubierać kurtki, w końcu można ubierać swetry, to fajnie byłoby zrobić jakiś taki jesienny reading vlog, ale jak wiecie, ja lubię bardzo nagrywać tematyczne filmiki, dlatego zdecydowałam się tutaj nagrać dla Was Dark Academia Reading Vlog. I może zaczniemy tutaj od krótkiego wyjaśnienia, czym w ogóle tak naprawdę jest motyw Dark Academia. Dark Academia to przede wszystkim książki, które dzieją się w akademickim środowisku. Mogą to być szkoły z internetem, koledże albo uczelnie, czy nawet zwykłe szkoły, jednak to, że to dzieje się w jakimś takim uczelnianym środowisku, jest tutaj bardzo istotne, jednak przez to akademia w nazwie. No i te książki mają zazwyczaj taki rodzaj mrocznego plot twistu, jakiegoś mrocznego zwrotu akcji. Zazwyczaj dokonuje się w nich jakaś zbrodnia, ale też są to książki, w których jest bardzo wysoka kultura i taka kultura czczenia i doceniania właśnie literatury, czytania i powieści, książek i takiego życia po prostu tą kulturą, ale też mają w sobie nawiązania do mitologii albo taką gotycką estetykę. Przygotowałam też dla Was kilka polecajek, o których Wam opowiem troszeczkę później. I zdecydowałam się tutaj na wybór dwóch książek, ponieważ ostatnio trochę nie idzie mi czytanie, więc tutaj czasy minęły, kiedy czytałam dużo książek w jednym blogu. Sprawdziłam sobie, bo skąd w ogóle wziął się pomysł ten film? Sprawdziłam sobie listę na Goodreads, która nazywa się Dark Academia. I moim zdaniem dużo tych książek, które się tam znajdują, nie są Dark Academia. Chociażby The Song of Achilles, to nie jest kompletnie Dark Academia, nie oszukujmy się. I okazało się, że mam na swoich półkach trzy książki, które znajdują się na tej liście, więc sprawdzimy. Jedna z nich to jest Aspik, którego raczej nie zdążę przeczytać, więc w ogóle nawet go tutaj nie wyciągałam. Druga książka to taka klasyka, pokazywana na każdym zestawieniu książek Dark Academia, czyli Teatr Złoczyńców, albo po angielsku If We Were Villains. Mam wrażenie, że ona pod tym polskim tytułem nie jest za bardzo znana. I jest to książka, która bardzo skupia się na dziełach Szekspira, właśnie o jak w tajemnej historii wszystko toczyło się wokół właśnie mitologii greckiej, wokół klasyki, to tutaj tym kręgiem świata są właśnie dzieła Szekspira. Jestem jej strasznie ciekawa, bo już miałam do niej jedno podejście, ale tak odłożyłam ją po prostu, bo nie czułam, że to jest dobry czas. Więc mam nadzieję, że teraz uda mi się przeczytać jak najwięcej z tej książki, bo wiem, że naprawdę ona jest taką podporą tego właśnie motywu literackiego. I ostatnia książka to jest książka, która mam wrażenie, że w ogóle nie jest Dark Academia i nie wiem, dlaczego znalazła się na tej liście, ale skoro już ją mam, to sprawdzimy to i na koniec filmiku zadecydujemy, czy to jest Dark Academia, czy też nie. Czyli Serce Wiedźmy. Ona jest w ogóle przepięknie wydana przez wydawnictwo kobiece. Tutaj tak to wygląda. W środku ma taką piękną wklejkę i po prostu to, jak ona się błyszczy, no jest pięknie wydana, więc mam nadzieję, że jej wnętrze też mnie tak zachwyci, jak ten wygląd zewnętrzny. A jest to historia Angerbody, żony Lokiego i matki trójki z jego dzieci, które miały udział w Ragnaroku, czyli Hel i olbrzymi wąż, który mógł obróleć świat, chyba miał Jotunheim na imię, a Wirk Fenris? Nie, Fenris to był chyba kompletnie ktoś inny w mitologii nordyckiej. I tutaj mamy opowiedzianą tak jakby całą tą historię od momentu, w którym oni się poznają i chyba aż do Ragnaroku. Szczerze mówiąc, jestem ciekawa, widziałam mieszane opinie o tej książce i ja byłam strasznie na nią napalona swojego czasu. Potem dowiedziałam się, że chodzi w Polsce, więc chciałam koniecznie ją przeczytać, a potem zobaczyłam opinię Anny Bestsellerki i zaczęłam, że ona tą książkę strasznie nisko oceniła, co mnie trochę tak zastanowiło i trochę mi było przykro, bo miałam nadzieję, że to będzie naprawdę coś niesamowitego. Zobaczymy, jak mi się spodoba. Ale też mam wrażenie, że to jest retelling mitologii, a nie Dark Academia. No zobaczymy, może się mylę. Zobaczymy. I
jestem w połowie Serca Wiedźmy i tutaj niestety, ale moje przypuszczenia okazują się słuszne, że ta książka nie ma nic wspólnego za bardzo z Dark Academia. Owszem, ona jest trochę mroczna, ale to nadal nie jest takie, wiecie, to nie jest to uczucie, kiedy czytacie i czujecie takie nieprzyjemne uczucie w brzuszku, jak na przykład podczas Tajemnej Historii. Ona... I też nie mamy tutaj takiego kultu nauki. Owszem, Angerboda uczy się robić pewne rzeczy, ale to nie są żadne jakieś takie wyjątkowe czynności też i ona i nie skupiamy się jakoś za bardzo na nich w tej książce. Czyta się ją całkiem przyjemnie, jednak mam wrażenie, że styl autorki trochę mi psuje tą książkę i ona nie podoba mi się przez to tak, jak mogłaby, jakby mogła. No, skończę i wtedy dam wam ogólny update, skoro się tutaj zaczęłam. I naprawdę mam straszną ochotę na taką mitologię teraz trochę. Niestety tutaj trochę rozczarowanie pod względem tematu tego vloga, ale zobaczymy, jak się skończy. Przychodzę do was z kilkoma poleceniami książek Dark Academia, które mi się podobały i tutaj... Pierwszą jest absolutna klasyka Dark Academia, czyli Tajemna Historia Donny Tartt. Ja jestem tą osobą, która w tej historii się zakochała. To jest historia grupy elitarnych studentów, którzy chodzą na taki kurs u profesora, który jest taką bardzo szanowaną personą, nie tylko w świecie akademickim, ale też generalnie przez polityków, aktorów jest znany, poważany i prowadzi on kurs z klasyki, z filologii klasycznej. I Richard, główny bohater, jest bardzo zafascynowany i nim, i też grupą 5 studentów, których on prowadzi, bo więcej osób ten profesor nie chciał mieć na tym kursie. Tutaj pod wpływem tego profesora uczniowie dokonują morderstwa. Wiemy od początku, kto ginie, nie wiemy dlaczego i jakie decyzje tych głównych bohaterów doprowadziły do tej decyzji. Ja z Tajemną Historią miałam tak, że to jest książka, która zafundowała mi największy rollercoaster emocji w moim życiu. Ja momentami zgadzałam się z głównymi bohaterami, uważałam, że totalnie to, co oni zrobili, miało sens i nie było innej drogi, żeby zaraz kompletnie się z nimi nie zgodzić i uznać, że to wszystko, co oni zrobili, po prostu bez sensu było i trzeba było rozwiązać jakoś inaczej. Naprawdę zdanie w tej książce zmieniałam tyle razy, ile tylko się dało. Drugą moją taką ulubioną rzeczą jest, poza tą ilością uczuć, które ona we mnie wzbudziła, jest to, że ta książka tak naprawdę jest dwupoziomowa. Pierwszy poziom dla mnie w tej książce to jest taki dla takiego normalnego, przeciętnego czytelnika. My zrozumiemy tą historię, my będziemy się nią cieszyć i nam się ona spodoba, my ją pokochamy, ale jest też drugi poziom. Ten poziom, gdzie trzeba wejść trochę głębiej, że trzeba się zagłębić, to jest poziom dla osób, które znają bardzo dobrze filologię klasyczną. Tutaj jest tyle smaczków, tutaj jest tyle ukrytych znaczeń i nawiązań. I ja spędziłam dni czytając subreddity o tym wszystkim, czytając subreddity o tych wszystkich teoriach na temat Tajemnej Historii i co gdzie znaczy. To jest naprawdę niesamowite. I mamy tutaj też, tak już nawiązując do tej filologii klasycznej, typową drogę greckiego bohatera. Kolejną rzeczą, która w tej książce mi się podoba, jest to, że my znamy tylko perspektywę Richarda. Perspektywę Richarda, który tak naprawdę nie wie wszystkiego i wiemy tylko tyle, ile wie Richard. Ale czy Richard naprawdę? Druga książka to kolejny mój ulubieniec i po przemyśleniu tego naprawdę uważam, że doskonale wpisuje się w ten motyw Dark Academia, ale na taki swój pokręcony sposób, taki jak jest ta książka. Piranesi, czyli historia Piranesiego, który mieszka w domu. Domem jest cały świat, w którym on żyje. I spotyka w domu czasami tego drugiego, który pojawia się tylko w określone dni tygodnia. Piranesi żyje katalogując rzeźby w domu i opisując go. Składa ofiary umarłym, których znajduje, ale także znajduje wiadomości na podłodze. Czy to są wiadomości od kogoś innego? Czy może to ten drugi je zostawia? Nie wiemy. Trzeba się tego dowiedzieć, czytając tą książkę. Książka naprawdę moim zdaniem fenomenalna, bardzo krótka, bo ona ma nieco ponad 200 stron. Tak, nieco ponad 200 stron, a naprawdę historia w niej zawarta jest genialna. Jak z czasem poznajemy, o co chodzi, dowiadujemy się wszystkiego, co jest prawdą, jak odkrywamy to wszystko, po prostu czapki spadają z głów.
Ja muszę przyznać, że miałam też, tak jak w tajemnej historii, miałam dużo przemyśleń na temat tej książki i zastanawiałam się, o co w ogóle chodzi. Czy Piranesi jest szalony, czy to się dzieje naprawdę, czy po prostu co tu się dzieje. Naprawdę jedna z moich ulubionych i gorąco polecam. Kolejna książka to Dziewiąty dom od Leigh Bardugo, czyli historia Alex. Alex, która jest w tajemnym bractwie na Yale, które kontroluje inne tajemne bractwa na Yale, podczas gdy oni odprawiają magiczne rytuały. W nocy jednego rytuałów następuje morderstwo. Morderstwo, którym ani władze się nie przejmują, ani policja i zamykają bardzo szybko sprawę. Jednak morderstwo jest bardzo podejrzane i Alex uważa, że to nie jest tak, jak wszyscy myślimy, dlatego postanawia sama rozwiązać tę sprawę. Dziewiąty dom nie jest jedną z moich ulubionych książek, ale jest też pozycją bardzo dobrą. I jeżeli lubicie takie mroczne, akademickie klimaty z odrobiną magii, to myślę, że na pewno Wam się spodoba. Książka, którą albo się kocha, albo nienawidzi, czyli Vicious. Historia Victoria i Aliego, którzy razem na uczelni postanawiają zbadać koncept osób ponadprzeciętnych. Wynajdują coraz więcej informacji, aż dochodzą do takiego nakręcenia się na ten temat, że sami próbują przeprowadzić taki eksperyment. Eksperyment polega na tym, że w chwili dzielącej od śmierci, kiedy już się jest na takim samym skraju życia, można zyskać moce, które czynią nas właśnie osobami ponadprzeciętnymi. Historia, która pokazuje, jak oboje zyskali te moce, ale też dlaczego te moce stały się czymś, co ich poróżniło. Mamy tutaj ich historię nie tylko na uniwersytecie, kiedy próbowali zyskać te zdolności, ale także przenosimy się w czasie 10 lat później, kiedy Victor i Ellie są już zaprzysiężonymi wrogami i żadnego z nich nic nie powstrzyma, żeby dokonać zemsty. Jeżeli lubicie mroczne tematy i charyzmatycznych bohaterów, to myślę, że Wam się spodoba. Uciekam zaraz na trening, ale skończyłam Serce Wiedźmy, więc tutaj szybko dam Wam moją opinię. Sama książka w sobie moim zdaniem jest średnia. Ta historia opowiadana tutaj, historia Angerboda, jest moim zdaniem naprawdę jedną z ciekawszych historii w mitologii nordyckiej i ona ma bardzo duży potencjał, jednak coś jest takiego w stylu pisania autorki, że nie do końca jej sposób pisania mi odpowiada i to, jak ona opowiada historię. I tutaj czytając ją, miałam wrażenie, że to jest trochę taki zmarnowany potencjał, że wiecie, ja czytając to nie czułam prawie żadnych emocji i jakoś nie miałam żadnego stosunku do bohaterów. Miałam taki, dzieje się, co się dzieje i niestety coś tutaj nie zagrało tak w całości, jak mogłoby, bo naprawdę uważam, że ta historia ma większy potencjał, który można lepiej wykorzystać. A co do tego, czy to jest Dark Academia, czy nie, to niestety tutaj moje przypuszczenia się sprawdziły. Ona nie ma za bardzo z Dark Academia nic wspólnego. Owszem, ma taki trochę mroczny klimat, jednak to też ginie moim zdaniem w stylu tej autorki i w sposobie opowiadania tej historii, bo ona jest po prostu taka bezbarwna, to jest dobre określenie i tutaj tego mroku też aż tak nie czujemy, więc ja nie wiem, ja uznam, że to jest retelling mitologii, a to nie jest kompletnie Dark Academia. Przychodzę zakończyć tego vloga, ale chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o Teatrze Złoczyńców, czyli naprawdę takiej czystej Dark Academia książce. Mamy tutaj historię szóstki studentów, którzy studiują aktorstwo na jednym z takich bardziej szanowanych, renomowanych uniwersytetów, którego skończenie daje taki golden ticket na przyszłą karierę aktorską. Na początku książki dowiadujemy się, że Oliver popełnił morderstwo, a raczej, że został oskarżony o morderstwo i odsiedział wyrok. Wyrok chyba stosunkowo krótki, bo nikt nie był w stanie mu udowodnić, a żadna z osób wplątanych w to morderstwo nie chciała wyjaśnić, co się stało tamtej nocy. Nie wiemy na początku, kto ginie i to jest główna różnica pomiędzy tajemną historią tak naprawdę. Nie wiemy. Mój toxic trait każe mi myśleć, że ja wiem, kto umrze i kto go zabije. Zobaczymy, czy miałam rację, bo ja nadal pamiętam moją porażkę po Agacie Christie, gdzie tej racji kompletnie nie miałam, bo tam naprawdę nie szło się tego domyślić. Cała książka tak naprawdę obraca się wokół Szekspira. Uczniowie, których poznajemy, wystawiają jego tragedię, Macbetha oraz Juliusza Cezara i całe
cała nasza oś fabuły to właśnie są te dramaty. Oni mają próby, wystawiają je na scenie, zgłębiają sekrety, ale też treści tych dramatów. Dodatkowo ta książka jest naprawdę napisana w niezwykły sposób. Całość jest podzielona na akty. Mi udało się przeczytać ten pierwszy akt, czyli do 90 strony. W akcie znajdujemy prologi i konkretne sceny, ale jeszcze dodatkowo ta książka jest napisana takim mieszanym stylem. Takim mieszanym stylem, bo mamy taką zwykłą prozę, ale też mamy coś takiego, jakbyśmy czytali po prostu jeden z szekspirowskich dramatów, gdzie momentami mamy takie przejście z tej prozy pisanej, normalnej, że tak to ujmę, na taką formę dramatu, że mamy po prostu wyszczególnione konkretne osoby i co one mówią, nie mamy żadnych więcej opisów. Co trochę dla mnie dziwnie się czyta i trochę sprawia mi to taki dysonans poznawczy, ale całość naprawdę póki co prezentuje się świetnie. Sama po tej książce mam ochotę sięgnąć ponownie po dramaty Szekspira, ponownie po Macbetha, a pierwszy raz po Juliusza Cezara, bo go jeszcze nie czytałam i myślę, że na pewno się na to zdecyduję, kiedy skończę. Co do książki, to pełnej recenzji możecie się spodziewać na moim Instagramie, na pewno tam też będę o niej więcej mówiła, bo no niestety nie udało mi się czytać tutaj tej książki, bo nie miałam ostatnio nastroju na czytanie, bo za 2 dni mam obronę. Także możecie życzyć mi powodzenia i jeśli się Wam podobało, to dajcie koniecznie znać, czy chcielibyście więcej takich form na naszym kanale, a jeżeli nas nie subskrybujecie, to dajcie nam przycisk i kliknijcie w łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia.